Dzisiaj Muzeum Karkonoskim otwieramy wyjątkową wystawę w kręgu profesora Chorbowego. Wystawa została zrealizowana dzięki zakupowi dość pokaźnej, bo liczącej ponad 350 obiektów szklanych. Tutaj na wystawie pokazujemy praktycznie wszystkie. Wystawa potrwa do 11 września. Będzie można naprawdę zobaczyć ciekawe wzory, często spotykane w naszych domach. Pokazujemy to, co najlepsze. Poza tym pokazujemy też pewną tradycję. Chwalimy się tym, co robią między innymi artyści z Dolnego Śląska, mieszkańcy Dolnego Śląska. Ja mam sentyment do tych tak zwanych zapalanych, czyli czerwono-żółtych, ponieważ będąc studentem jeździłem na praktykę do Szczytnej i do Polanicy. Dyplom robiłem również w Hucie Szkła Artystycznego w Polanicy i wtedy w produkcji były te słynne tulipanowe kielichy czerwono-żółte zapalane. Cała kolekcja została zakupiona, co warto nadmienić, od jednego kolekcjonera. A chwilę przed wernisażem wystawy w kręgu profesora Zbigniewa Chorbowego podczas konferencji prasowej przedstawiono także szczegóły Międzynarodowego Konkursu Szkła imienia Chorbowego. Idea konkursu powstała z inicjatywy Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu przy współpracy Muzeum Karkonoskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Konkurs, który jest adresowany do wszystkich osób zajmujących się szkłem artystycznym lub designem. Międzynarodowe jury, niesamowite bogactwo nagród. Powiem tylko, że pierwsza nagroda, Dolnośląska Nagroda Główna, to 25 tysięcy złotych. Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie. Nie dzielimy artystów, nie dzielimy szkła na użytkowe, nieużytkowe. Konkurs jest całkowicie otwarty. Pełnoletni artyści z Polski i zagranicy zainteresowani konkursem mogą wysyłać swoje zgłoszenia na adres chorbowy@okis.pl. Spośród nadesłanych propozycji jury wyłoni najlepsze realizacje.